Zbliża się kolejna perspektywa finansowania z Unii Europejskiej. Tutaj nasze miasto będzie, wiadomo, aplikowało, jak to było w poprzednich latach. W tej chwili z takiej osi jak transport miejski będziemy chcieli w porozumieniu razem z komunikacją miejską zrealizować zakup nowego taboru autobusowego. Tutaj po konsultacjach i po inwentaryzacji, ale też sądząc po tym, jakie są oczekiwania komunikacji prezesa Merka, chcielibyśmy, żeby wymienić flotę częściowo autobusów. Takim nowym, które mogłoby niebawem funkcjonować w naszym mieście, byłyby autobusy na prąd elektryczny. Cała inwestycja jest bardzo proekologiczna. Ładowanie autobusów, akumulatorów odbywałoby się najprawdopodobniej na stacji dokowej, takiej, która zlokalizowana była w komunikacji miejskiej. No tutaj, jeżeli chodzi o same rozwiązania techniczne, czy miałyby być one lokalizowane, jeżeli chodzi o punkty do ładowania na terenie miasta, ile by było takich punktów, czy właśnie byłaby taka opcja, gdzie można by było samochody naładować właśnie na komunikacji, to jest jeszcze w fazie koncepcyjnej. Niemniej jednak analizy finansowe są w tej chwili wykonywane. No, jeżeli chodzi o samą inwestycję, 10 autobusów, cała wartość szacowanej inwestycji może być około 15 milionów złotych. Także widzimy, że tutaj jeżeli chodzi o zakup takiego pojazdu, to są one stosunkowo drogie. Natomiast jest bardzo duże dofinansowanie, 85%, i tutaj no, mi się wydaje, że to jest główny element, który przemawia za tym, że należy o to aplikować, że powinniśmy wzbogacić naszą spółkę miejską o takie pojazdy. Będziemy wówczas proekologiczni, a dodatkowo będą z tego wymierne korzyści, które odbiją się, mam nadzieję, na kondycji komunikacji miejskiej. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.